Powoli zbliża się dziewiąta, a jako że to środa i jako że to nasze ostatnie przedświąteczne spotkanie, to dziś będzie wyjątkowo. Urywki z rozrywki. Wyjątkowo, choć jak co środę Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Dzień dobry. Koło świąteczne lampeczki, swetry, łańcuchy, bombeczki. Niech więc dziś moje skrzypeczki zabrzmią jak w saniach dzwoneczki. Hej, pasterze i słuchacze, hej, w dzień narodzenia Pana życzę wszystkim świetnych piątków z ciepłym głosem Pana Mana. A Pan Marcel i Pan Krystian niech poranną tworzą parę. Niechaj znowu się uśmiecha miły Pan Niedźwiecki Marek. I codziennie na antenie czwartek, środa to czy wtorek, niech urywki przed dziewiątą poprawiają Wam humorek. A w rozrywki Akademii niech śpią taśmy archiwalne, martwiąc się, że stare puenty nie są znowu aktualne. Niech słuchacze pod choinką odbiorników znajdą stosik, a Maryja, bardzo proszę, niech nam radia nie przynosi. Ile igieł na choince, ile w karpiach ostrych ości, tyle niechaj łez popłynie, łez wzruszenia i radości. Rozmawiajmy, wspominajmy, bardzo cieszmy się bombkami i wsłuchajmy się uważnie, kogo już tu nie ma z nami. Niech makowce toną w lukrze, niech nas z barszczu uszka parzą i śpiewajmy hej kolędy, tak by nas usłyszał zarząd. A Jezuska malutkiego prośmy, niech nam rękę poda, by nikt w naszym polskim radiu bać nie musiał się Heroda. To Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Chylę czoła i dziękuję za życzenia. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Poszły w świat.